Serdecznie dziękuję i zapraszam panią doktor Dorotę Czakon-Tralski. Cechy społeczno-demograficzne, a stosunek Polaków do zwierząt. To działa. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, no ja ponieważ już usłyszałam, że poprzednik mój czuje się wyalienowany, to ja czuję się tym samym mniej wyalienowana. Jestem socjologiem i też takie troszeczkę miałam poczucie, że tutaj nie pasuje, ale teraz już w mniejszym stopniu. Okej, a ja tutaj wśród uczestników forum, bo nie jestem filozofem. Proszę Państwa, ja chciałabym w moim wystąpieniu pokazać Państwu na różnych przykładach, nie swoich badań, tylko takich, które są prowadzone przez instytucje badawcze w Polsce, jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniał się stosunek Polaków właśnie do różnych aspektów związanych ze zwierzętami. I będę tutaj wykorzystywać badania CBOS-u, OBOP-u, Kantar Public z różnych lat. Nie wypisywałam tutaj szczegółów, ale wszystkie te badania są prowadzone na reprezentatywnych próbach wszystkich dorosłych Polaków, w zasadzie nie dorosłych, tylko 15 lat i więcej. Czyli około 1000 osób, czyli tam troszeczkę różnie, ale to myślę, że nie ma na tym etapie jakby znaczenia. Proszę Państwa, czyli tak, chciałabym się skupić na opiniach dotyczących tego posiadania zwierząt domowych przez Polaków, odczuwania bólu przez zwierzęta, stosunku do trzymania zwierząt w ogrodach zoologicznych, testowania na zwierzętach lekarstw, które są przeznaczone dla ludzi, tresowania i pokazywania zwierząt w cyrkach, testowania na zwierzętach kosmetyków i środków czystości, które są przeznaczone dla ludzi. I proszę Państwa, czyli jak ten stosunek Polaków właśnie do tych różnych elementów wygląda. Znaczy tutaj też takie zastrzeżenie, o którym pewnie socjolodzy wiedzą, że jeżeli korzysta się z badań z różnych lat, to czasami jest tak, że po prostu nie ma kontynuacji dla niektórych pytań. No to jest jakiś tam oczywiście minus, także tam, gdzie jest po prostu wykreskowane, to po prostu nie było danych dotyczących na przykład właśnie tego, jak ogółem przedstawiała się sytuacja, jeżeli chodzi o posiadanie zwierząt wśród Polaków. Dopiero od 2014 roku mamy, że to było 48%. Proszę zwrócić uwagę, tam w tytule jest napisane, że te wszystkie dane, które będą w tabelach, będą po prostu tutaj danymi procentowymi. Później po tych kilku latach nieznacznie wzrosła ilość tych osób, które posiadają zwierzęta domowe, czyli lekko powyżej połowy wszystkich Polaków posiada jakieś zwierzę. No i teraz proszę Państwa, jakie to zwierzęta Polacy posiadają w domu? No w dyskusjach właśnie nad przewagą psa i kota, no to w Polsce przeważa pies nad kotem, czyli jakby troszeczkę się zmienia. Tutaj sytuacja, jak Państwo widzą, nie będę szczegółowo analizować, bo aż tyle to czasu nie mam. Natomiast zdecydowanie we wszystkich tych badanych latach mamy więcej osób, które posiadają psa, a nie kota. No, tylko w tych ostatnich badaniach, które były prowadzone, jest sytuacja taka, że jednocześnie ktoś może posiadać zarówno psa, jak i kota, czyli to jest niespełna tam 21/5 wszystkich badanych. Jeżeli chodzi o inne jakieś tam zwierzęta, czyli gryzonie, ptaki, gady, to one w Polsce nie cieszą się zbyt dużą popularnością, dlatego ja je tak łącznie potraktowałam, że to jest właśnie te 5%. No i teraz, proszę Państwa, pytanie dotyczące tego, no to kto to ma te zwierzęta w Polsce, czyli osoby o jakich cechach społeczno-demograficznych. Tutaj chciałabym przytoczyć właśnie kilka, czy dotyczących płci, wieku, miejsca zamieszkania, czy też posiadania dzieci. Więc jeżeli chodzi o płeć, to nieznacznie częściej właścicielkami zwierząt domowych są kobiety, ale to jest różnica tylko właśnie tego jednego
procenta. Natomiast jeżeli chodzi o wiek właścicieli zwierząt, no to tutaj taką, można powiedzieć, dominującą kategorią jest przedział wieku 40-49 lat, no czy takie osoby w wieku średnim tutaj troszeczkę ponad tą przeciętną wybiegają, natomiast najmniej procentowo w grupie, w tej kategorii wieku 30-39 lat. Natomiast jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania właścicieli zwierząt, to znaczy tak, tutaj jak nie powiedziałam tego, tam było na tym takim żółtym, na żółtej chmurce, że te charakterystyki społeczno-demograficzne dotyczą tych ostatnich badań z 2017 roku. Ale jeżeli popatrzymy, bo ze względu na stopień skomplikowania nie chciałam wszystkich pokazywać, tak we wszystkich latach, ale tak prawdę mówiąc, niewiele się ta sytuacja zmienia, czyli podobny obraz, ten społeczno-demograficzny, mieliśmy też w tych poprzednich badaniach. I też coś, co było już widoczne we wcześniejszych tych badaniach, no to można powiedzieć w ten sposób, że im większe, znaczy liczebnie miejsce zamieszkania, bardziej liczebne, to tym mniej tych zwierząt jest w domach. Czyli najczęściej zwierzęta domowe posiadają mieszkańcy wsi, bo tam 7 na 10 badanych, którzy mieszkają na wsi, posiada jakieś zwierzę domowe. Tutaj mówimy o domowych, nie tych hodowlanych oczywiście. Natomiast, no jak Państwo widzą, też oczywiście szczegółowo nie będę tutaj omawiać, bo tych slajdów jeszcze trochę mam, a czas biegnie. Więc jak Państwo mówią, no stopniowo, bo w zasadzie to jest tutaj taka zależność, nawet można powiedzieć liniowa, że im większe miasto, to tym proporcjonalnie mniej tych osób, które te zwierzęta posiadają. No i ta kolejna cecha, o której wspomniałam wcześniej, czyli to posiadanie dzieci. No, można powiedzieć, że posiadanie dzieci, czy zwłaszcza jednego dziecka, tutaj powoduje to, że to zwierzę się w domu pojawia częściej niż w innych kategoriach, czyli na przykład jeżeli chodzi o osoby bez dzieci, to tylko połowa z nich posiada jakieś zwierzę, a połowa nie posiada, natomiast właśnie posiadanie dzieci zwiększa jakby tą prawdopodobieństwo tego, że ktoś będzie to zwierzę posiadał. Proszę Państwa, czy gdybyśmy ten fragment mieli podsumować, no to ponad połowa Polaków ma jakieś zwierzę, nieznacznie częściej są to kobiety, częściej są to mieszkańcy wsi i małych miast niż mieszkańcy dużych miast i największych aglomeracji. 7 na 10 badanych zamieszkujących tereny wiejskie ma właśnie jakieś zwierzę w domu, podczas gdy w miastach ten odsetek wynosi nieznacznie mniej niż 40%. I posiadaczami zwierząt domowych częściej są osoby w wieku średnim niż pozostali mieszkańcy i częściej z dziećmi niż bez dzieci. I teraz ta kolejny aspekt, o którym wspominałam wcześniej, że będę o nim mówić, czyli stosunek Polaków do tego, czy zwierzęta odczuwają ból. I tutaj, jeżeli chodzi o odpowiedzi na takie tak postawione pytanie, no to okazuje się, że również w tych wszystkich badanych latach zdecydowana większość Polaków uważa, że wszystkie zwierzęta odczuwają ból tak samo jak człowiek. Tutaj, jak Państwo widzą, nieznacznie te procenty się zmieniają, ale i tak jest to powyżej 3/4 wszystkich Polaków, a w zasadzie bliżej właśnie 80%. Jest jeszcze druga pod względem frekwencji liczności kategoria, to jest odpowiedź mówiąca o tym, że niektóre zwierzęta odczuwają ból tak samo jak człowiek, a niektóre trochę mniej. Na to chciałabym zwrócić uwagę, dlatego że w charakterystyce tej społeczno-demograficznej tutaj ten drugi element, czy ta druga cecha będzie miała też pewne znaczenie. Jeżeli chodzi o kategorię, znaczy o odpowiedź, wszystkie zwierzęta odczuwają ból w mniejszym stopniu niż człowiek, no to tutaj to jest w ostatnich latach znaczy 5% badanych tak mówi, no jeszcze tam poniżej 10% też osób ma problem, żeby odpowiedzieć na tak postawione pytanie.
No i teraz, czyli ta większość osób uważa, że zwierzęta cierpią tak samo jak człowiek. I teraz, jeżeli chodzi o właśnie taką sylwetkę społeczno-demograficzną dotyczącą odpowiedzi na to pytanie, no to we wszystkich tych kategoriach społeczno-demograficznych, tych podstawowych, dominuje przekonanie, no jakby co było widać wcześniej, że zwierzęta cierpią tak samo jak człowiek, ale właśnie w tej drugiej kategorii, o której mówiłam, jest pewna różnica taka istotna statystycznie, jeżeli chodzi o to, kto właśnie uważa, że niektóre zwierzęta cierpią tak samo, a inne jednak mniej. I okazuje się, że tak, częściej taka opinia, częściej, ale i tak w tej kategorii niespełna 10%, to chciałabym podkreślić. Czyli częściej pojawia się taka odpowiedź u najmłodszych badanych, czyli osób do 24 roku życia, u osób z wykształceniem wyższym i osób dobrze sytuowanych. Natomiast ta opinia dotycząca tego, tej jakby trzeciej tej kategorii, czyli że wszystkie zwierzęta odczuwają ból jednak w mniejszym stopniu niż człowiek, to częściej pojawia się u rolników niż w innych grupach zawodowych. Tam te inne jakoś nie miały czegoś specyficznego. Proszę Państwa, no, kolejna kwestia tutaj, którą chciałabym Państwu przytoczyć, no to jest stosunek do trzymania zwierząt w ogrodach zoologicznych. Jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, no to tutaj możemy powiedzieć w ten sposób, że większość osób uważa, że no to jest słuszne, tak? Ale no, najczęściej jednak, czy na żółto mają Państwo zsumowane po prostu te łączne wyniki. Ale to nie jest tak bezwzględnie, tak? Czyli raczej jest to słuszne trzymanie właśnie tych zwierząt w ogrodach zoologicznych i te odpowiedzi tutaj przeważają właśnie nad tym, że jest to raczej niesłuszne. To nie będę się zagłębiać, bo myślę, że to nie ma po prostu nie będę się zagłębiać, bo za dużo jeszcze mam rzeczy do opowiedzenia. Kolejna właśnie ta analizowana, czy przytaczana przeze mnie kwestia, o której wspominałam, to jest testowanie na zwierzętach lekarstw przeznaczonych dla ludzi. I tutaj, jeżeli chodzi o to właśnie testowanie na zwierzętach, no to też większość Polaków uważa, że też jest to słuszne, tak żeby, bo to mamy 57 czy 58%, czyli większość tych badanych, ale też przeważają tutaj te opinie raczej, tak, czyli nie takie bezwzględne, że należy, tylko że raczej jest to słuszne i tutaj też przeważają właśnie te kwestie na tym, że jest to raczej niesłuszne. Kolejna rzecz to jest tresowanie i pokazywanie zwierząt w cyrkach. Tutaj już sytuacja się zmienia, mianowicie większość Polaków w tym 2006 roku, nieznaczna większość, bo, natomiast w 2013 już 58% osób uważa, że jest niesłuszne tresowanie i pokazywanie zwierząt w cyrkach. Chociaż też, jak Państwo widzą, są to opinie te właśnie takie trochę zdystansowane, czyli że raczej niesłuszne, a nie te, że zdecydowanie niesłuszne. Niemniej jednak ponad połowa właśnie jest przeciwna tresowaniu i pokazywaniu zwierząt w cyrkach. I proszę Państwa, ostatnia kwestia, którą chciałabym poruszyć, no to właśnie testowanie na zwierzętach kosmetyków, środków czystości przeznaczonych dla ludzi. I tutaj też, jeżeli chodzi o odpowiedź na takie pytanie, no to większość osób jednak mówi, że nie. Tak jak w przypadku lekarstw, no to mieliśmy jakby to utylitarne takie podejście, że no to jakby wynikało z tego, że człowiek jest trochę ważniejszy, no to tam na tych zwierzętach można, ale tutaj, ale jeżeli chodzi o leki, natomiast jeżeli chodzi o kosmetyki czy środki czystości, to tutaj jednak większość osób uważa, że wcale nie należy na tych zwierzętach. Tak tylko niespełna 1/3 uważa, że należy, czy że jest to słuszne, żeby testować te środki czystości czy kosmetyki też na zwierzętach. No i proszę Państwa, i teraz tak, bo to mieli Państwo takie właśnie te dane ogólne, natomiast gdybyśmy się mieli skupić na tym,
właśnie na tej sylwetce takiej społeczno-demograficznej tych osób, które na poszczególne te pytania odpowiadały właśnie tam w ten różnorodny sposób. No to tak, okazuje się, że wszystkie te omawiane sposoby wykorzystania zwierząt dla tych właśnie różnorodnych celów spotykają się z większą dezaprobatą kobiet niż mężczyzn, tak? Czyli bardziej krytykują, no jeżeli chodzi o to, to większa dezaprobata jest jednak po stronie kobiet niż mężczyzn i osób młodszych niż starszych. Jeżeli chodzi o wiek, no to najmłodsi ankietowani, osoby poniżej 25 roku życia, zdecydowanie częściej niż pozostałe osoby, czy niż osoby w pozostałych kategoriach wieku, sprzeciwiają się testowaniu na zwierzętach kosmetyków, czy środków czystości, a nawet lekarstw, tak? Czyli tutaj wśród młodszych no nie ma takiej zgody na testowanie, nawet jeżeli chodzi właśnie o lekarstwa. I jeżeli chodzi o badanych z wyższym wykształceniem, a także mieszkańców tych największych miast, to są oni mniej przychylni, na przykład w ogóle temu, żeby trzymać zwierzęta w ogrodach zoologicznych, albo tresować te zwierzęta w cyrkach. Tak? Czyli tutaj po prostu jeżeli chodzi o zgodę na trzymanie właśnie zwierząt czy tresowanie, no to mieszkańcy największych miast i są tutaj w większości właśnie nieprzychylni takiemu stanowisku. I proszę Państwa, no, można też właśnie powiedzieć w ten sposób, że ta niezgoda na to, żeby wykorzystywać zwierzęta do tych różnorodnych celów, wynika z przeświadczenia właśnie dotyczącego tego, że odczuwania tego bólu, tak? Czyli z reguły osoby, które uważają, że zwierzęta czują tak samo jak człowiek, częściej od pozostałych osób nie zgadzają się na testowanie na przykład na zwierzętach kosmetyków, środków czystości, a także lekarstw. I też to, co chciałabym właśnie na samym końcu powiedzieć, chyba się zmieszczę w czasie, więc że jeżeli chodzi o te badania, które tutaj Państwu omawiałam, które przytaczałam, no to chociaż właśnie z tych badań wynikało, że większość ankietowanych deklaruje sprzeciw właśnie wobec tego, żeby testować kosmetyki czy środki czystości na zwierzętach, no to średnio się to przekłada, że tak powiem, na zachowanie ludzi, to znaczy w ten sposób, że jedynie właśnie co dziesiąty z nich, to znaczy tam w różnych latach, czyli tam od 6 do 10%, na przykład sprawdza przy zakupie to, czy te rzeczy kupowane przez nich rzeczywiście były na tych zwierzętach testowane, czy nie. No wśród tych osób, które jednak sprawdzają, czyli niespełna tam tych 10%, to wśród tych właśnie, które sprawdzają, no to częściej są kobiety niż mężczyźni, częściej osoby młodsze niż starsze i częściej osoby lepiej wykształcone od tych gorzej wykształconych, ale to i tak jest te 10% osób. Także to dziękuję Państwu za uwagę, to tyle, co chciałabym Państwu powiedzieć. To jest mój koszt.